Okej, to zaczynam. Mhm. Witajcie moi drodzy, z tej strony Jezus Esus i CTSG zawsze jest dziewico. Serio, Esu? Okej, okay, poziom kontrowersji podnieśliśmy już na samym starcie, później będzie tylko lepiej. Witamy was bardzo serdecznie, kierujemy się dzisiaj do Lighthouse'a, czyli do tej wielkiej wyspy. To nie jest wyspa, co to w ogóle jest, jak to można nazwać takie coś? Najebałeś się, to jest grzyb kamienny. Powybuchowy, atomowy. Tak, dobrze. Zastygły. A tam pan wisi. Gdzie? Tam. O, ale nabity kuźba tą głową. A tam do nas strzelają. A to jest fajne miejsce, żeby sobie posnajperzyć. Tak wiem. Właśnie robię. Nie mam żadnej w ogóle w zasadzie osłony, ale pieprzyć. Po co komu osłona? Jak skoro, skoro się... już tam widzę, coś wypadło dla mnie. No pierdalają snajperzy. Tam już coś wypadło dla mnie. Fucking. Jest jeden ar... Jakąś, jak się nazywają ci co tego? Co mają te wielkie... kotwice? Anchormans, czy jakoś tak. Łooo, leci na mnie! Ja się na coś zablokowałem, dobra. Już. O, wow, jaki bukakier znowu. Ej, bukakier jest? No, bukakiery są. O, no to właśnie tak ze mną postąpiły. A to jest jakiś nowy, bo ja wcześniej nie widziałem, żeby oni strzelali. Ale się mogę mylić oczywiście. Nie wiem, zaraz ja się podniosę, więc nie musisz. Dobra. Dobra. Powiem ci, że ładnie padają chłopaki. O! Bardzo pozytywnie, zaraz zginę. To spoko, ja też już nie żyję, tylko że fajne rzeczy jeszcze zdążyłem przed śmiercią podnieść. Gdzie tu coś jest? Gdzie tu ktoś coś do zabicia? Tutaj? Dobra, biegnę do ciebie, bo widzę, że... Dobrze, bo ja... No, przydałoby się. No tu co mi by na mapie... A, są, dobra, widzę. Strzelaj! Jaki brzydki w ogóle cień flagi, tak mi... psuł doznania z tej lokacji. Ty to masz problemy. Okej, okay, Anchor... ty, harpuner jest. Miałeś rację, że jest, ale jest słaby. Chyba, że ty mu taki jebyłeś, ale nie sądzę. Wiesz co, ja mam strasznie mocnego kryta na tym SMG. Ja nie wiem w ogóle, jak to działa. Kryty są... Kryty też mogą być różne w zależności od broni? Ej, chodź, to wylatuj szybko. Szybko, bo mi spada bardzo szybko życie. No, biegnę, nie wiem, gdzie jesteś. Jesteś, dobra. Don't stop shooting. W ogóle nie mogę trafić w nich. Grenade out. Level up. Brawo. Ja w ogóle muszę barasy zaraz rozdać. Jak tylko się coś uspokoi, to sobie to zrobię. Znaczy, rozdam. Jaki dubstep tutaj leci w tle. Ja mam muzę mocno ściszoną, wiesz, bo ta muza akurat w borderku, mimo że jest całkiem przyjemna, to jest bardzo głośna. No jak ściszysz ją odpowiednio, to nie jest głośna, jest idealna. Aj tam. A ty to masz rozumowanie, za głośna muza wyłączy ją całkiem. No nie mam całkiem wyłączonej downie, mam ją po prostu ściszoną tak mocno. Że nie słyszysz, czyli masz wyłączoną. Czy ja chcę tu coś pakować, Sentry? Dobra, okej, okay, niech będzie. I Sentry trzy barasy. Damy sobie... maximum health'a. Dude, jako że jesteś tam w okolicy, to ty się zajmij podnoszeniem akurasji? Tego zadania pobocznego. Ogz. Dobrze. No to dzięki. I elementala. Dobra. Wow, jakieś tajne przejścia w ogóle znajduję. Na śmietnik trafiłem. Tak jak lubię. Okej. Okay. Skrzynecki. Ale to może coś na temat tego dodatku opowiemy teraz, co ty na to. Wiesz co, ja się nie zapoznałem z tym, co ten dodatek... może zaraz będę nie żył. O nie, jest wszystko spoko. Ja się nie zapoznałem z tym, co ten dodatek w ogóle oferuje. W każdym razie dzisiaj, to znaczy nie dzisiaj dla was, ale dzisiaj w momencie, kiedy my nagrywamy, będzie miał swoją premierę kolejny dodatek DLC. Co za pieprzone, niewidzialne ściany. No tak, ja też właśnie tutaj... będzie miał premierę kolejny dodatek DLC. Tym razem z Sir Hammerlockiem. On Hammerlock się nazywał, nie? Tak. Idziemy, mam wrażenie, że nam trzeba iść naokoło. Chodź, idziemy tędy. No. My tam dojdziemy. No. No i właśnie, oczywiście prędzej czy później wam ten DLC zaprezentujemy. Oczywiście odpoczniemy sobie troszeczkę po ukończeniu tej serii. I... Wow. Czy ty chociaż obejrzałeś ten trailer do końca? Nie, ponieważ nie. No to właśnie, mi też się nie chciało. Tylko wyjebka totalna, nie?
Nie, naprawdę, jakoś nie miałem ochoty oglądać, co tam w ogóle prezentują. Może zajmę się tym. Ja bym się śpieszył, żeby już jakąś chwilę do mnie zadzwonić. Tak. I zacząć co wieczorny rytuał nerdzenia w tą jakże uroczą grę. Ale co, DLC tak naprawdę zeszło nam bardzo szybko, to, w które gramy teraz, prawda? Tak, ponieważ robimy zadania główne przede wszystkim, a poboczne leżą i kwiczą i są. Ale pobocznych chyba nie jest tak strasznie dużo, tym bardziej, że pobocznych też nam się zdarzyło już kilka zrobić przy okazji. Tam kilka. Umryj! Dobra, umryło. Kurde, nie mogę w nie trafić w te Invisible Bastards. Bastards. Dobra. Jakoś tak bardzo naokoło idziemy do tej misji, co? Zwiększę audio, tak bardzo. Zwiększysz sobie muzykę. O, okej. Sznajpa przyszła. Wielkie tory, ale powieszony tutaj ziomal. Dobra, Gunner. Dobrze. Gunner padł, umarł w butach. Tu chłopaki z góry przyjdą. Sniper, sniper. Everything is sniper. Spali się tam czy nie spali? Co ty mnie tu? Nie, tu nic nie ma. Tu jest jakiś mały. Możliwe, że zaraz zginę. Dobrze. Będę miał to na uwadze. Twoją śmierć. Znalazłem customa. O właśnie, też mam customy, chyba za dwa nawet. Tak. Ale to wszystkie mają kierownice obok, tak jakby one były... Nie chcę mi się czytać w ogóle, do czego one są, ale... Jaką kierownicę? Ale do czegoś są. Już mam prawie 200 koła kasy, tak się zebrało tego bardzo dużo ostatnio, wiesz? Już tyle masz? No, prawie 200 koła, bo nie giniemy jakoś tak zbyt często, co? Nie zdarza nam się. No ja mam 300 tysięcy. Rzadko giniemy i w ogóle nie wydajemy tej kasy tak naprawdę. No bo nie ma za bardzo gdzie, przecież nie kupujemy. Tak, prawda jest taka, że w tych sklepach są takie dość mainlaner, wow, jakieś... Ja myślę, że gdybyśmy mieli teraz możliwość zabawy hazardem, zginiesz sobie, nie? No, nie. Bo mam za dużo kasy, w ogóle marnujemy. Nie marnujemy, to trzeba pomarnować troszeczkę. Czy działa, śmierć tak. W tej grze. Czy kasa w ogóle jeszcze na mnie zgniła, nie? Don't stop shooting! I will owe you. Thanks. Powiedziałem mrocznym głosem. Powiedziałeś, I will owe you. Zamruczałem do ucha. Hey, boy. Nie wiem jak tu przejść, tu są cały czas ściany po lewej stronie, co jest trochę dziwne, aczkolwiek znalazłem chesta. Wiesz co, tędy się chyba idzie po questa pobocznego, tak to wygląda, chodź. A tu na głównego. Dobra. A widzę, że tam ciebie łoją, więc idę po aparat. A wiesz co, to ja... tu zaraz mnie zrzucą, Dobrze, już, po wszystkim. Patrz skąd ja snajpię. Tu jest coś rozbite. Bada Stalker. Jest butelka, stary, dobra. Dobrze, okej, okay. Wziąłeś? Tak, znowu nie czytałem wiadomości. Message in a bottle. Nie, naprawdę, zanim tam pójdziemy, udając, że uda nam się znaleźć ten skarb, to... O właśnie, ja zapomniałem zupełnie do poprzedniego tego skarbu znaleźć lokacji. Kamilu, nie idź tam, proszę cię. Czemu ja tam idę? Esu, czemu ty tu idziesz? Za tobą jest drabinka, nie wracamy. Wiem. A nie, czekaj, bo tu jest zadanie. Dobrze? Czy ono jest nie, na górze? Nie, trzeba... A może się uda? Nie sądzę, bo to ja z góry szedłem. Tak, jest wyżej. Czekam na ciebie na drabinie. A czemu tu masz jeszcze 33 level? Czemu z takim noobem gram? Wywal mnie w ogóle z serwera. Normalnie. Vault kick. No bo to zawsze masz jakieś te, nie wiem, zawsze masz lepiej. No, do skitu. Otrzymano... Lepsze cheaty. Otrzymano zaproszenie do grupy Steam Kiedy Minecraft, to coś od ciebie. Dobra, to gdzieś tutaj. Widzę, biegamy po dachach. Zobaczcie, jest na nie, są te pieprzone odbijaczki ze wszystkich stron, które cię blokują, jak tylko mogą. Nie! Kurwa! No, to tyle. To jesteśmy derpami totalnymi. Chciałbym się poskakać po dachach. Dwóch debili. O Boże, jak to było smutne i przykre. Ile musimy teraz? 13 koła wywaliliśmy. Po 13 koła, nawet nie 13 koła, tylko po 13 koła. Jak można? Dlaczego ty tam idziesz? Nie wiem, a gdzie to się idzie? Tędy. To na górę się idzie, już pamiętam, gdzie jesteśmy. Kurna macia, ja za tobą biegam jak pojeb. No. Skaczesz w przepaście również za mną jak pojeb. Nie, spoko, to było naprawdę fajne. To było smutne. Ojejku. No. Ale cieszę się, że tak po prostu bezgranicznie mi ufasz, nie?
Ale no nie wiedziałem, że ty skoczyłeś. Po prostu skoczyłem z dachu na dach i powiedziałem za daleko. Jebany kangur. O, kustomizacja kolejna. Zostać kimkolwiek zechce, więc zostałem kangurem. Dobra, biegnę w period. Activate lift. Activate biegniesz? Lift, to może poczekaj na mnie, bo ja już jestem zaraz za tobą. Dobła. To czekam. Dobra, już dalej nie skaczę. Kurwa, już nie skaczę. Zechciało. O, znalazłem jakąś bardzo ciekawą, dużą skrzynię z jakimiś fajnymi rzeczami. Uwaga, activated. O, a tam coś jest, daleko coś się stało, zobacz. Coś się stało. Jedzie winda z góry. Z góry? Patrz, będziemy na wyspie. I coś nadbiega. Napierdalają z każdej strony. Haponier. Granata. Dobra, to myślę, że tutaj by się przydało w nich z jakiegoś takiego czegoś mocniejszego. Granat odbił się mi od głowy. Dobra. Co jest? Wiesz co? To ja jedzie. Może ten. No o to chodzi, bo to jest taki etap, w którym mamy się tutaj pomęczyć z nimi, tak? Racja. True. Dawaj, mainliner. O, dobrze. I to by było na tyle, słuchaj. Jeszcze nie. Bij tego, co ma beczkę na plecach. Jedziemy. Który jedziemy, ma beczkę? A oni tam się sami zabijają. I tam wypadła kustomizacja. Ja bym chciał tam zejść. Mogę? Nie. Mogę? Nie. Ale chwilkę. Zostaw, i tak jest pewnie już dawno ją podniosłeś. No nie, ja teraz wszystkie jakie po... Ej, myślałem, nie, że sam schodzisz. Ale gdzie jestem? Widzę. Śmiesznie. Zaraz się zgniecie. Aj, kurde, prawie. Fajne, podoba mi się ta winda, naprawdę fajna winda. Magnus Lighthouse. Dobra, dajemy. Tu jeszcze wyżej da się wejść, ale będzie fajnie, ja lubię takie lokacje. Gdzie jeszcze wyżej? W sensie na latarnię? No, na latarnię, tak. No to nieźle. Czekaj na mnie! Let there be light. O Boż. Ciekawy tytuł znaczy zadania. Let there be light. Bo do latarni idziemy. I wyżej, i jest winda, i fantastycznie. Chodź. Ja chciałem drabino. Chodź. Już. Jedź. Coś się teraz stanie. Czy to już koniec tego odcinka? Czy to już koniec tej gry? Czy to już koniec nas wszystkich? Ale fajnie. Nie, ha, ha, ha. Ale na mnie spadło coś białego. Czy to jest... Dobra, już widzę. To jest koniec naszej podróży. Lovely! Drabina. Tak, ja pierwszy. Ach, ten przedł. Ja piernicze działa. Czekaj. Chapter 8, dude. Czy pokazało, tak? Wskazało, myślisz? No coś pokazało, ale tak dziwnie trochę. Rendezvous with Scarlet. Pokazało, że to jest chapter 8? Tak. To znaczy, że to jest chapter ostatni. To znaczy, że tak. Ej, chodź skoczymy jakoś tak naprawdę w pizdu, jak najniżej się da. To czekaj, nie, ziomuś. Słuchaj, tu są skrzyneczki śliczne, ładne, duże, piękne. Otwieraj je wszystkie po kolei. Weź nie podnoś najpierw od razu wszystkiego, tylko daj poczytać. No! Akurat myślałem, że podniosłem to, mać, esu. Akurat podniosłeś jedyne, które było moje, nie? Kurwa, no nie podnoś, poczytaj ile tej kasy jest, dopiero... Ale po co mam czytać, skoro mam 300 tysięcy golda i w ogóle nie używam tego? Umrzyj! Kamilu, czy ty to już przeczytałeś? Co? Czy mogę to teraz dotknąć? Możesz, proszę, ale tam już nic nie ma. Znaczy, ja tam nic nie mam dla siebie, już nic nie chcę. Czy już możemy iść? Nie. A patrz, ale jak tu skoczymy, to zginiemy. Bo to jest zginiątko. No poza, wiem. Ale skoczmy tak, żeby nie było poza. Dobrze. Tylko, że to może być trochę problematyczne, ponieważ tu wszędzie doskoczymy na tą wysepkę. Myślę, że z tej możemy spróbować. Po nie, co na z tej też nie. No coś tam. To tutaj, zobacz. Tu moglibyśmy. To byłoby się wybić, tak mi pierdolić naprawdę ładnie. O. Dobra, mam pomysł, chodź. Wiesz co, ja skaczę stąd. Nie, no to poczekaj na mnie, też co. Chcę to kamerować. Tak? Stąd? No. Ale chcesz tam doskoczyć na sam dół? W sensie... No. Tam, na ten taki cypalek mały. O kurna. Czaisz mój motyw? Dobra, ja skaczę pierwszy. Dawaj. Widzimy się na dole. Okej. Okay. Nie dolecę! Nie dolecę! Ale możemy jeszcze skoczyć. O kurna, teraz jest grubo!
Dude, no przecież pięknie bym wycelował i spadł tam, gdzie chciałem spaść. Czemu mi nie pozwolili? Nie wiem. Dobra, słuchaj. W ogóle nie pomyśleli, że gracze chcieliby coś takiego zrobić. No, czuję się urażony. 20 tysięcy w dupę poszło. I tak nie wydajemy tego. Słuchaj, ziomuś, co my robimy w tym momencie w takim razie? Czy my chcemy... Palimy piratów. Patrz! Skalet nas na nas... swoich nasyła. This is where you die. A dobra, czyli Scarlet będzie bossem gry. To było wiadomo, albo jej jakiś ten przydupas. Nieźle rzuciłem w ciebie tym przeładowaniem. Podobało mi się. Scarlet Corsair. Cieszę się bardzo, dziękuję. Ale to było takie do przewidzenia. No, w sumie kurde, tak przeszło mi to przez myśl, ale sobie pomyślałem, nie, to by było zbyt oczywiste. Wiesz co, ja sobie potwieram skrzynię i pozbieram pieniądze może. Może jednak pomóż. Ziomal, no? Pomóż, oni mają tarczę. No, napieprzam przecież, tak samo jak ty. Okay. Scarlet Crew. Scarlet Krew. To jej krew. Ała! Czemu mnie? Esa weź. Bierz mnie. Kurna. O, uważaj, tu jest lieutenant. Jest pułkownik, który jest naprawdę skurwysynem niezłym. Aha, to ja w niego chcę strzelać, tak? To weź, będziesz mi musiał pomóc chyba. No nie wiem, czy mi się uda. Zaraz spróbuję. O, nie podoba mi się to, co tu się dzieje. Mi też nie zginę. Zginę jak nic. Dobra, nie zginiesz, kurna, nie! Nie! No i tyle w temacie. Jakbym miał chociaż jakąś amunicję do wyrzutni, to by było wszystko spoczko, ale niestety nie mam. Tak sobie uratowałem życie. Ja sobie myślę, że wiesz co, że naprawdę nadrobiliśmy dzisiaj wszystko to, czego nie udało nam się zrobić normalnie w serii. To znaczy, zginęliśmy dzisiaj 3 razy. True. Fajny odcinek. I wszystko, co zarobiliśmy w tej serii, nagle idzie w piździec. No tak, ale nie szkoda mi. Esu, teraz pytanie do ciebie bardzo istotne. Czy my kończymy odcinek w tym momencie, czy może nagrywamy dzisiaj już do samego końca serii? A ile jest minut? Jest minut 17, przy czym ze 2 to jest przywitanie, około 15 minut odcinek. A w przyszłym, co by się nie... 15 minut i w kolejnym zrobimy resztę razem. No nie, to już jest sam koniec, stary. Prawda. To już jest sam koniec. Czyli co, robimy już teraz do końca serii, tak? Ja jestem za tym, żeby zanim zrobimy ostatnie zadanie, żeby zrobić Grendela, żeby zrobić Deserts for Desert Desertes, czy coś takiego. Dobra, to dzisiaj clearujemy w takim razie. Jeszcze Catch a Ride. Poboczne, a w kolejnym robimy ten. Don't copy that floppy, mamy przynajmniej 5. Dobra, oznacz zadanie. A masz tutaj tego teleporta, tak? No. Doskonale. No to lecimy na Grendela, słuchaj. Grendel. Haters Folly. Do krainy haterów. Proszę cię bardzo. Znamy tę Ukrainę bardzo dobrze. To się herbatki żłobne? Nieźle. Haters Folly, o kurde, to jaskinia. Także dzisiaj clearujemy zadania poboczne. Dobrze, no i okej, to jest dobre wyjście. King Grendel. Fajne zadanie musi być. To jest w dziwnym zadaniu. W dziwnym zadaniu to jest. No i co mi się tu stało, jak ja tu spadłem? To jest w dziwnym miejscu. I ty też. No właśnie, kurde, pieprzenie takie musi mieć naokoło. Ale chamstwo. Pytanie, czy my dojdziemy jakąś inną ścieżką? Dobra, jest jeszcze jedna ścieżka, która tam może prowadzić. Ostatnio jarałeś się, że tutaj jest jakieś to przejście. Bo jest, bo widać na minimapie. No właśnie. Badass Pirate. I am a badass. Motherfucker. Silny jest. Zabiegnę od ciebie. Ja może bym sobie, kurde... Nie tą broń. Nie tą. O, levelowałem. Wbijam. Moja wieżyczka jest naprawdę teraz przesadzona. Jak ona się wyrzuca i robi tego niuka, to jest przegięcie jedno wielkie. Twoja... czekaj, bo chyba się zapędziliśmy. Nie, jeszcze nie. Jeszcze się nie zapędziliśmy. Twoja wyrzutnia jest przesadą grubą. Okej. Już lecę. Aha, to tędy. Słuchaj, to chyba tędy jest. Właśnie. Na to wygląda. Może niewidzialna ściana. Tu wyżej, nie? Tu schodkami, tak. Bokiem. Tak, tędy chodź. I tu do jaskini się wchodzi. Jest, ale fajnie. I będzie Grendel. Pójdź, Patrick Stalis, motherfucker. Spoko, no szybko padają, bardzo przyjemnie.
Fajnie pryskają tak. Tylko one wybuchają, pamiętaj. Bo właśnie, zapomniałeś. Żal. Żal. Lecimy dalej. Wow, cóż to jest tam? To jest jakiś neon? Myślałem, że to są tory jakieś neonowe od kaleki. Uwaga, Grendel! To jest Grendel? Tak, ale całkiem silny. No ja jestem na górze, sobie postrzelam po prostu niego ze snajpery. Gdzie, teraz... gdzie to ma krytyka, powiedz mi? O, dobra, na mordzie, już widzę. Dostał parę razy. Kurna mać pieprzony. Weź mi go nie zabij, daj mi troszkę expa, bo... Przez 3 minuty jebaną wyrzutnie, kurwa mać, przeładowuję! Fuck you! No i tyle. Poszło. Wieżyczka to ładnie posprzątała. Słuchaj, posprzątajmy te skrzynie przy okazji. Wow, 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 wow. Chyba nie koniec, tylko giganta. Leci krystalist jeden, cave krystalisk. To jest normalny chyba. Serio? No dobra. Dobra, hop. Gdzie są? Gdzie są? Gdzie są? Gdzie są? Faktycznie jest no, tam jest jeden cwaniaczek. Aha, i teraz pewnie wrócimy... Wracaj, wieżyczka. I tutaj teraz pewnie... się pójść do teleporta. Spoko, my już tą lokację opuszczamy. Dobra. 10 bada sami. Tu nic więcej nie było na pewno. Złotko. Słucham. Chodź tu, złotko. Powinieneś powiedzieć teraz idę. Patrz, to jest serduszko tutaj, jest neon dryskającego krwią serduszka. Ciekawe. No. Na swój sposób dramatyczne. Nie. No. I widzisz, i wyszliśmy tutaj przy głównym wejściu. Jak zawsze. No. To jest takie typowe. Lećmy naokoło. Oj, masz proszę. Ty kurde swoje porywające, fascynujące zadania poboczne. W żadnym zadaniu się tak nie wybawiłem jak w tym. Whatever. Travel, do czego? Gdzie travelujemy? Do Oasis, ale to jest oddanie zadania. Nie, nie rób tego, nie czyń właśnie, tego. Które chcesz? Zaznacz. To. Kill Benny the Booster, czyli w do Oasis. Nie rób tego. Zrób to. Co jest? SU cancelled, jak zawsze zresztą. Fuck off. Dobra. Travel. Travelo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 l
skomory. Dawaj, zespałnij go na mojej głowie. Dzień. Idziesz? Idziesz? Dobrze. A to w tej kotlinicy robiłem to schizową tą. I już się nalataliśmy niestety, chyba że tutaj bokiem polecimy. Chyba bokiem polecimy. Kuźwa, ja wysiadłem. Ha, ha, ha. Dobra, i wsiadłem. To było nie... serio. Po to, żeby wysiąść. Serio. Dobra, to... kur... Dobra, to ty wyklearuj to. No. I wracaj C. Hemofilia. Chodź. Chodź tu. Czekaj, suchy kost. Ty kurde, co ty sobie myślisz? Nie. Moje jest fajniejsze. Więcej mi skill pointów daje. Chodź tu, naucz. Dzięki. No, ciśniesz. I lecimy. Fru, prowadź. Prosto. Prowadź, myślisz, że się patrzę na mapę. Lewo, prawo. Nie. Bo to jest na górze. A tam się da wlecieć, spoko. Leć prosto. Tutaj wjedź i w prawo skręcimy. Nie na górze. Tu. Wejdziemy, na luzaczku. Nie wjedziemy. Dobra. Znowu ci sami, Grogmaster. No już tu byliśmy kiedyś, oni byli prości. Pewnie. Brzydzimy się ich levelem, że tak powiem. Oczywiście. Biegniemy. Kill Benny the Booster. Założę się, że Benny the Booster nie jest jakimś kolejnym wielkim potworem, których w ogóle w tej grze nie ma, tylko jest kolejny popierdolkiem. No i w ogóle brzmi jak jakiś koleś w meloniku, nie? Tak, dokładnie. Tak sobie go wyobrażam. Czekam, mi się tarcze padła niestety. Dobra, widzę, że już... Myślałem, że poczekam sobie, aż załaduje mi się ta wieżyczka, ale zdążyłeś posprzątać. Jaki to jest typ boostera? Czego? Boostera. O czym ty mówisz? Booster. No, jaki to jest booster? Jezu, nie rozumiem. Boże, już nie pamiętam, jakie były. Suchara. Rozumiem, ale już nie pamiętam, jakie były. Próbowałem sobie przypomnieć, niestety mnie to przerosło. Nie. Dlatego ciebie pytam. Weź mnie podnieś. Esu znowu leży, żal. Szybko mi stwierdzi, że cię biegnij.
wiesz, musiałem w ciebie rzucić, żeby się zmobilizował. Będę i The Booster. Chodź, The Booster. Ha, 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 kolejny skin unlock. I duża skrzynia, kolejna. Well, fuck you. Dobra, Grockmaster padł. Spróbujemy, chcę zobaczyć, jak to będzie w akcji działać. Gdzie jest ten ziomal? O, jest Benny the Booster, znowu jakaś popierdółka mała. A jest faktycznie. Chodzący żal. Ale śmiesznie się go nawala. Musi być mu smutno. Dobra, poszło. Nie! Złapałeś to, ale mendo. Patrz, a Scarlet, mimo że jest głupią pizdą i nas zdradziła i chciała zabić, to nagle ma dla nas zadanie. Tak, tak, to już zadania w ogóle, jasne. Dobra. Chyba nikt nie... Ej, kick deckhand. Może nie umiem czytać. Tak no, zdarza ci się. Specjalnie. Czy nadciągasz? Tak, mam tutaj zaparkowane auto, do którego właśnie wsiadam. Dobrze. O, zobaczyłem rozkrok mego ziomka przez chwilę. Na dajesz, tutaj. Aś, kurde, prawie za wolno. Umiesz, nie umiesz się synchronizować. No to ty się nie synchronizowałeś. Czy mamy jeszcze coś w Oasis, słuchaj? Nic. No mamy tego kolesia, tak? Dika. Nie, on nie jest w Oasis. Musimy się teleportnąć. Mamy jakąś tutaj ten, teleportkę? No to leć do miasta, to jest bliziutko. Dobra. Jak? Jak wracać, panie premierze? Fast Travel Station, dobra. Prosto i w lewo. O, jaka szkoda. Źle wyskoczył. Gdzie ty masz tego Fast Travela tutaj? On jest na końcu. Tam, gdzie się spełniliśmy. O kurde, to... Dobra, to tyle, ja idę do sklepu, zobaczę. Serio? No. Bo tu jest taki jeden fajny sklep, który powinien nam się odblokować. Dobra, to ja traveluję już do nas. W sensie do... Nieważne. Gdzieś dalej. Haters Family Trivial. Trivial. Wszystko trivial. Catch a Ride. O, to może być ciekawe, chociaż ciężkie. Sparse, don't copy that floppy. To brzmi nieźle. Ale w dół nice. Polecimy sobie potem. Tu lecimy. Haters Folly. Uwaga, teleportuję. Czekam. Czy to jest jakoś, nie wiem... Czekaj. No nie, nie teleportujesz, Esu. Haters Folly, dobra, lecimy. Ja umiem, uwierz we mnie. Mhm. Uwierz w Esa. Znowu to? Ale mam herbatkę dobrą. Co to za herbatka? Gunpowder i mięta. Widzę, że pijesz herbatę jak prawdziwy badass. Normalnie. Gunpowder i mięta. Znaczy, no herbata tak się nazywa, gunpowder, nie? Nieprawda. Tak. Gunpowder to jest, wiadomo co to jest. Komando, nie wiem, sprzedaj class mounty dla ciebie i tak uważam, że nie będziesz ich używał. Gardzę. Aczkolwiek ten wygląda nieźle. Chodź, nie pierdol. Reload speed. Niezłe. Okej, okay, lecimy. Deckhand. Deckhand. Jak to przetłumaczyć? Deskoręka? Rękodesk? Deskoręki. Deskoręki, o. Chyba, że pokładobłoń. Bo deck to jest też pokład, tak? No tak. Ale to deck to pokład by bardziej pasował do klimatów pirackich, w których się tutaj obracamy. Czyli pokładobłoń. Pokładoręki, dobra, niech będzie. Pojechałeś beze mnie windą? Jaką windą? Nie, ja tu biegam tylko. Taki koleś. No dobra. To ja już lecę. Nie wiem, chyba to obiegłeś wszystko w takim razie. Śmieszny Kamil obiegł wszystko. Wow, jak już widzę takie niuki, to wiem, że to ty. No. Jesteś, tak? Biegnę. Dobrze, to chodź. Sprawdźmy tylko skurczy. Tylko 6 naboi? Nie przeskoczył. Za krótkie nogi.
jest dekant. Kolejny mały popierdol, czyli w zasadzie jakie to typowe Borderlands. Gincie szmoty! Olej, kuźwa, holokaust z tym zrobiliśmy. No. Aż smutno. Dwa granaty. Ała. Nie powiedziesz, że coś jest rude. Kill to Tlesteri. I oczywiście out of mapa. Wkurza mnie to trochę, szczerze mówiąc. O, a tu, aha, tu już byliśmy przy tym punkcie. Wyłazimy stąd, chodźmy. No, spoko. Jak tam z czasem? 30 minut, ale ciśniemy już teraz do końca wszystkie zadania poboczne. Już mam takie postanowienie. Jeśli serio? Wyjdzie godzina z tego odcinka. Nie wyjdzie godzina. Patrz, jak nam szybko te zadania poboczne schodzą. A sam chciałeś się czyścić. Mi nie zależy na zadaniach pobocznych. Tak, ale chciałem je czyścić na przestrzeni odcinków podzielonych na 30 minut. Na. Odpada. jaki masz granat? Bo tu jest, jeden jest 5700. Biorę ci go na wszelki wypadek, najwyżej później ci go dam. No ja mam 5000 równo. Okay. No to dam ci go później. Dajże. Przebiegnę dobrze, dobrze. Dobrze biegniesz. Musisz biec, bo ja i tak nas teleport. No wiem, ja się tak porozglądam przy okazji. Może zdjęcia porobić czy coś w tym stylu. Albo przerwa na kubkę. Can't open menu, dlaczego? Dlaczego ta gra mnie dyskryminuje? Czemu ona dyskryminuje upośledzonych graczy? Brawo. Kit Tutlesteri. Tutlesteri. Brzmi słodko. The Zombless. Okej, okay. No to lecimy w takim razie. Sprawdźmy zadanka. Message in a Battle. Message in a Battle to są te wszystkie zadania ze skarbami, których nie potrafiliśmy rozwiązać. Przy czym do przynajmniej jednego nie chce już mi się iść, bo ono jest całkiem daleko. Lecimy do The Rusty Yards. Dobrze. Hop. I nie waż się wciskać escape. Ogz. Ogz. Okej, okay. The Rusty Yards. O, właśnie dostałem radę. Kill a crystal is by destroying all the crystals on its legs. Dzięki. Nie wpadliśmy jeszcze na to. No. Przez ostatnie 20 odcinków. Dlatego tak trudno nam z tym idzie. No. Kupię sobie to, kupię sobie to. Co ty w ogóle za zadanie wybrałeś? Kill the Tutlesteri, dobrze. Jakieś takie smutne. 522, dobra, to pójdzie na sprzedaż. Strzelba też, wyrzut nie zostawimy. Proponuję mimo wszystko... Cyk, cyk. Okej, okay, dobra. Proponuję mimo wszystko iść tędy. Wiesz co, ja nie widzę w ogóle tego na tej mapie. Ja widzę, to jest tam w kąciku w środku łodzi. Tylko, że tędy będzie szybciej, bo nie będziemy się musieli z tymi patałachami wszystkimi lać. Właśnie, ta winda jest zbawieniem. No. Zbawienie, winda... Zbyt często o nich zapominamy. Hop i hop. Moje granaty. To jest dziwne to, że czasem można wziąć amunicję, na jak ma się ją pełną. Idziesz? Jesteś? Co? Co? Wyrzutnia 10 tysięcy. Chodź. O, to ci może od razu wyrzucę tego granata, bo ja nie chcę go trzymać. Customizacja, class mode, granat. Ale nie rzuć go w przepaść. No to łap go. No masz farta. Dobra. Dawaj, lecimy. Popatrz na moją wielką rurę, o, na ramieniu, podawać się. Trójrurkę chyba, ona z przodu ma trzy rury. No co ty? No naprawdę. W ogóle fajny pomysł na bazukę, żebym... Trzyrurkowa bazuka? Wyrzutówka? Dubeltówka, wyrzutówka. No propognatów, wiesz, że zabili ostatnio menadżera tego kolesie od FPS Russia? Dlaczego? Niechcący? No nie niechcący. Znaleźli kolesia z kulką w głowie w magazynie z gnatami. Ciekawe czemu. Przy czym żaden z tych gnatów w tym magazynie nie był tym, który go zabił. Aha. Ale sam koleś, który prezentował to wszystko, żyje. No tak. Nieźle. A ten menadżer, on się zajmował jakimś rozprowadzaniem broni? W sensie dla... Nie, wydaje mi się. Czemu ty jesteś tam wysoko? No bo tam mamy iść do bossa, dude. Ja nie wiem, gdzie ty polazłeś. Ja pierdolę. A mu mi się skończyło, kurde, o tym nie pomyślałem. Ja w window wjechałem. Udało się? Co? Co ty właśnie zrobiłeś? No, a już zrobiłem. A nie wiem, kurde, coś tu postrzelałem. Nie, bo tu myszkę mam, wiesz, i kliknąłem przez przypadek i on umarł.
Super. No, to idziemy. Okej. Okay. The fuck? Spadłeś? Nie trafiłem w schody. Teleportuje mnie, ale mnie teleportuje. Aha, bo umarłem. Myślałem, że coś się magicznie stało. O nie. Nie wierzę. Nie. Cztery, jeden odcinek. No. Te cztery u ciebie, u mnie trzy. Ale to nic, mam kolejnego Crasmoda. Nie ma Crasmoda, tylko customizację. To może być zadanie fajne. Czy... Nie, ej, słuchaj, spójrz na mapę i powiedz, czy chce się nam to robić. Zbierać te pięć rzeczy rozsianych po całej planszy. Tak, ale to będzie ostatnie zadanie poboczne, jakie zrobimy. To już wolę inne wybrać. Na pewno, bo już jesteśmy w tej lokacji. Nie, naprawdę nie chce mi się biegać tutaj i zbierać jakieś pięciu części. Nawet to. Ty to... podniesiesz tamte dwa w statku, a ja tamte trzy naokoło. Ale ja nie jestem w statku, jestem na początku planszy. No wiem dokładnie, gdzie jesteś. Czy jesteś przy statku? Nie, ty jesteś przy statku. Nie, ja jestem przy tym drugim statku. No tak. To nie chcesz robić tego zadania pobocznego. Nie. I nie przyjdzie ci później znowu do głowy, że nie, nie chcę robić wszystkie zadania poboczne, bo wszyscy lubią zadania poboczne. Shut up. Dobra, lecimy don't copy that floppy i się teleportujemy, koniec. Kropka, skończona szopka. Powiedział Esu, który sam chciał robić zadania poboczne. Nie powiedziałem wszystkie zadania, powiedziałem zadania poboczne, to znaczy, że wybrałem sobie niektóre już w głowie. Ach. Lecimy, dobra. Łemłota. Chciałem, no. Co poradzę? Jeden. Chciałem. Zwracasz na mnie całą winę. Hańba ci. Ciopła woda. Ciopła. Lol, jesteśmy u niej na statku. No. Ale zniknęła razem ze swoimi ludźmi. Uwaga, coś napierdala. Coś napierdala. Coś dużego. Czy ten statek właśnie odlatuje? Wiesz co? Nie. Tu coś wylatuje z tych silników, ale nie wiem czemu wylatuje w górę. Chyba powinno iść w drugą stronę. Na dole się wykopują oczywiście robaczki, którymi nie powinniśmy się przejmować. Tak, chodźmy do tego, do... No właśnie. Co? Chodźmy do autka. No ja pierniczę. Aha, czyli wybrałeś inne zadanie, w którym zbieramy pięć rzeczy, tak? Bo pierwsze zadanie, w którym zbieramy pięć rzeczy, ci się nie podobało. Ale tutaj jest, zobacz, tutaj jest na małym obszarze. Dude. Już patrzę. W malutkim obszarze, czaisz? Ale to jest obszar, do którego mamy dojechać, a później gdzie mamy zbierać, to nie wiadomo. Anyways, wybieraj auto, ja czekam. Okej, okay, aczkolwiek... Może bym ammo kupił w tym czasie. Drive through the start marker. No. The speed of love. Czy ty widzisz gdzieś na tej mapce wesołej miejsce, do którego mamy się dostać? Niespecjalnie. No, ja też nie. No, w takim razie lecimy tak na ślepce, tak na... O, zobacz, to będzie fajne zadanie, jedno z takich, które lubimy, czyli na czas. Dwie minuty, czyli ja prowadzę. Dobrze, możemy. Możesz. To ja wyjdę na zewnątrz w takim razie, na front. Czekaj, ja już tutaj jestem przy tym. Poproszę o podwózkę. Witamy, zapraszamy. I ciśnij. Drive through the start, ale fajnie, będzie ten, będziemy jechać. Ale fajnie, będziemy jechać. A zobacz, tu latarnia oświetla tego. Tu jest spot, stary, tu jest spot, w którym jest ukryty. Tak? Faktycznie, ej. O lol. Ej. Okej, to tyle. Tyle zadań pobocznych. No. Ale Esu, spierdoliłeś. No, chuju. Dzień dobry. Ej, zjadka merżystę. Co się... Jesteśmy w środku. Tak, jesteśmy w środku. Czy urywamy tutaj? Urywamy tutaj, Esu, bo jest 40 minut. Nie ruszaj się. Stój, chodź. Dobra. Tu. Dobra. Dobrze. Poraziłeś przeprądem? Bo pokazałem ci, gdzie masz przyjść. Dobrze. Ja tutaj wymarzę... Koniec odcinka, bo już i tak nie zrobimy tych swoich zadań pobocznych, bo jesteśmy w środku. I widzimy się w kolejnym odcinku, w którym to kończymy DLC, przynajmniej tą część główną. Taką fabularną, główną, bo może jeszcze kiedyś zrobimy jakieś zadanie poboczne, ale na dzisiaj to wszystko, tak? Tak. Także dobrze. Do zobaczenia i do usłyszenia wszystkim. Trzymajcie się, papatki. Cześć.